Szanowni, w drugim filmie z naszego cyklu o ruchu drgającym chciałem się zająć analizą tego ruchu z perspektywy tego, jak kiedy ta nasza puszka przyspiesza, kiedy zwalnia, to znaczy kiedy porusza się ruchem niejednostajnym, ale przyspieszonym, kiedy porusza się ruchem niejednostajnym, ale opóźnionym, kiedy zatrzymuje się na chwilę i jak to wygląda. No popatrzcie, jak żeśmy puścili ten film, to zaczęło się jakby od tego, że naciągnąłem tę sprężynę, ciągnąc w dół za puszkę i puściłem ją. W tym miejscu sprężyna była rozciągnięta, ciągnęła puszkę do góry, i w związku z tym puszka poruszała się ruchem niejednostajnie przyspieszonym, aż osiągnęła punkt równowagi. Punkt równowagi to był ten punkt, w którym puszka wisiała na rozciągniętej nieco sprężynie, rozciągniętej dlatego, że to rozciągnięcie, to początkowe rozciągnięcie sprężyny musiało kompensować ciężar puszki, siłę grawitacji. No, w tym miejscu siły działające na puszkę się dokładnie równoważyły. No i poruszała się jednak ona dalej do góry, tym razem ściskając sprężynę. No, sprężyna ściskana chce się rozprężyć, w związku z tym siła działająca na puszkę działała teraz w dół, a prędkość puszki była skierowana do góry. W związku z tym puszka zaczęła zwalniać aż do momentu, w którym w tym punkcie się na chwilę zatrzymała i tu maksymalnie ściśnięta sprężyna zaczęła się rozprężać, rozpędzając puszkę, która znowu poruszała się ruchem niejednostajnie przyspieszonym, aż do punktu równowagi, w którym siła grawitacji i siła sprężyny się dokładnie zrównoważyły. W tym dalej sprężyna zaczynała się rozciągać bardziej niż w położeniu równowagi. W związku z tym ciągnąć puszkę do góry, a puszka nadal, prędkość puszki była skierowana w dół. W związku z tym puszka zwalniała, poruszała się ruchem opóźnionym, aż do momentu, w którym stanęła. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tu mieliśmy ruch przyspieszony, tylko niejednostajnie przyspieszony. Tu mieliśmy ruch opóźniony, przyspieszony, opóźniony, no i tak dalej, i tak dalej. Jakie siły teraz? Jak to wyglądało? No, w szczególności chcę się zająć tymi punktami, w których... A może zacznę tak. No, w punkcie równowagi siły działające na puszkę się w położeniu równowagi rzeczywiście równoważą. Grawitacja powoduje rozciągnięcie się sprężyny i gdybyśmy utrzymali puszkę w tym położeniu, no to ona pozostawałaby w spoczynku. Natomiast interesująca rzecz jest tutaj, kiedy ta puszka na chwilę się zatrzymuje. No i pytanie, czy to znaczy, że nie działają w tym punkcie żadne siły albo siły, które się równoważą? No, żeby sobie uświadomić, jak wygląda prawidłowa odpowiedź na to pytanie, to warto przypomnieć sobie, co będzie, jeśli rzucimy piłeczkę do góry. Piłeczka do góry, na tą rzuconą do góry piłeczkę cały czas działa siła grawitacji i ona cały czas porusza się z przyspieszeniem grawitacyjnym, tak? Tylko raz to przyspieszenie jest skierowane, jak leci do góry, przeciwnie do kierunku prędkości, a kiedy zaczyna spadać, jest skierowane w tym samym kierunku, co prędkość. No, otóż oczywiście w momencie, kiedy ta piłka na chwilę zatrzymuje się na szczycie swojej trajektorii, no bo skoro leci najpierw do góry, a potem w dół, to musi być taki punkt, w którym na chwilę się zatrzymuje, to tam też działa na nią niezrównoważona siła grawitacji, więc faktu, że to, że piłka się zatrzymuje, to nie znaczy, że spoczywa w sensie pierwszej zasady dynamiki czy zasady bezwładności Galileusza. To po prostu znaczy, że się zatrzymuje.
tym punkcie nadal działają na nią niezrównoważone siły. No i tak jest i tutaj, tak? W tym punkcie działa siła tej zgniecionej sprężyny, która chce się rozsprężyć. Powinienem powiedzieć siła grawitacji, ale w kolejnym filmie o energii tej masy na sprężynie i energii sprężyny pokażę wam, w jaki magiczny sposób dzięki wprowadzeniu tego nowego położenia równowagi sprężyny rozciągniętej tak, żeby utrzymać w spoczynku masę, zrównoważyć siłę grawitacji, ciężar puszki, grawitacja znika z tych rozważań, więc wygodnie jest, można myśleć w ten sposób, że tutaj działa tylko siła sprężystości, znaczy reakcja sprężyny. No i tu znowu siły się równoważą, tutaj znowu tym razem działa siła rozciągniętej sprężyny, która chce pociągnąć tą masę do góry, no i ciągnie ją. Cały czas ta masa porusza się z przyspieszeniem, mimo że prędkość jest na chwileczkę zero, to cały czas ta masa porusza się z przyspieszeniem. Dziękuję bardzo.